Swoją pasję i działalność klubową rozpoczęli pod koniec lat 90. W roku 2000 na pierwszy ogólnopolski zlot miłośników Porsche przybyło 13 załóg z całego kraju. Już w 2002 roku odbyło się walne zebranie, mające na celu wybory do zarządu klubu. Działania te były pierwszymi krokami do założenia stowarzyszenia. Porsche Club Poland, mam przyjemność być wiceprezesem klubu, jestem odpowiedzialny za sekcję klasyków, czyli generalnie pojazdy klasyczne, tak? Najmłodsze około 20-letnie, najstarsze 30-40, mamy też 50-letnie, ale tutaj do Świnoujścia daleko, więc większość samochodów to są lata 90, głównie auta z lat 90. Porsche to specyficzny pojazd, prawda? Bardzo specyficzny, ja bym powiedział, że to jest samochód, ale to też jest jakaś filozofia generalnie życia, bo jak porozmawiacie z każdą osobą, która tutaj dzisiaj jest, to masa historii, masa pozytywnych wibracji i wszyscy generalnie zakręceni, jeżeli chodzi o markę. W sobotę 28 września o godzinie 18 na placu Adama Mickiewicza na kolejny międzynarodowy rajd pojazdów klasycznych marki Porsche przyjechało ponad 40 załóg z całej Polski. Świnoujski etap cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Właśnie, co jest takiego w Porsche, że tak przyciąga raz, że was jako użytkowników, a dwa, niech pan zobaczy te tłumy ludzi, którzy przyszli i to również z całej Polski, bo są i turyści, są i mieszkańcy, którzy przyszli podziwiać te pojazdy. Co w nich takiego jest? Znaczy, myślę, że to jest marzenie, to jest spełnienie marzeń, tak? Przepraszam, wejdę w słowo, te marzenia finansowo ile się średnio przekładają? To nie jest kwestia finansowa. Znaczy, wiadomo, że finanse to są istotne, tak? Ale w klubie mamy pojazdy od wartości powiedzmy 15-20 tysięcy złotych do wartości 2 milionów złotych za sztukę, więc jest to wbrew pozorom bardzo egalitarne i nieważne jaki jest samochód. Czasem jest tak, że ktoś ma samochód bardzo drogi, ale słabo utrzymany, a ktoś inny ma model podstawowy typu Porsche 924, który kosztuje 20-30 tysięcy złotych, a jest tak utrzymany, że ten właściciel auta za 1 000 000 złotych chodzi cmoka i mówi jakie piękne Porsche. Więc jakby pieniądze nie są najważniejsze. Oczywiście trzeba mieć trochę pieniędzy, żeby to marzenie zrealizować, no bo nie jest to pierwszy samochód, tylko gdzieś tam jest to najczęściej drugie auto albo trzecie w garażu w rodzinie stojące. A trzeba też je utrzymać w stanie odpowiednim, bo te auta 20-30 lat, oryginalne, moje auto jest zupełnie oryginalne, wszystkie elementy nadwozia, samochód 27 lat, całkowity oryginał, więc trzeba o nie dbać, a to kosztuje. Jasne, tak jak i wszystko. Ile pojazdów pan mówił wystartowało w rajdzie? 43 samochody, 43 załogi. Oczywiście z całej Polski. Tak, z całej Polski. My mamy taką regułę, że co roku spotykamy się w innym miejscu w Polsce. W zeszłym roku byliśmy w Świętokrzyskiem, 2 lata temu Kaszuby, 3 lata temu Lubuskie, 4 lata temu Toruń. Jest to zawsze ostatni weekend września. Także można się nas spodziewać tej zakręconej bandy gdzieś jeżdżącej i zwiedzającej, bo właśnie sama filozofia to nie jest tylko przejazd przez poszczególne miejscowości. Wiem, że dzisiaj byliście w Niemczech, sam przejazd, tylko przy okazji i zwiedzanie tych miejsc. Tak, ten zlot to jest Uznam Uzę Dom 2019 Porsche Classic. Mieszkamy tutaj oczywiście w Świnoujściu. Jutro będziemy zwiedzać Świnoujście i będziemy zwiedzać Świnoujście na rowerach. Dzisiaj mamy bankiet, więc dwa czynniki, wiadomo, zawsze bankiet też jest impreza integracyjna i pewna odpowiedzialność, jeżeli chodzi o prowadzenie pojazdu, więc rano mamy 90 rowerów, będziemy na rowerach, infrastruktura w Świnoujściu rowerowa i na całym Uznamie, no fenomenalna, tutaj się uczymy od Niemców i to jest super. Więc jutro będziemy zwiedzać Fort Zachodni, będziemy płynąć statkiem razem w Enedom. Będzie parada dla mieszkańców od 14 do 14.30, już zapraszam serdecznie na jutro. I zwiedzamy. W Niemczech wszyscy jeżdżą 50 na godzinę. Dzisiaj jeździliśmy, nie ma toru wyścigowego w pobliżu. No właśnie, żeby się chciało, prawda? Ale wiecie Państwo co, my organizujemy jako klub 16 imprez w sezonie. Robimy imprezy Speed Cup dla samochodów bardzo szybkich na torach wyścigowych. Robimy Trophy Cup dla samochodów wolniejszych też na torach wyścigowych. Robimy imprezy turystyczne, robimy imprezy zagraniczne. Ta impreza to jest typowe zwiedzanie. Dzisiaj byliśmy w Peneminde, byliśmy w Kaminkę, byliśmy w DDR Muzeum, byliśmy w Zamku Melentin, odwiedziliśmy wszystkie trzy Dreikaiser Bader, wjechaliśmy, trochę nam się towarzystwo rozjechało i żałuję, że nie wszyscy w 43 samochody, bo już tam wjeżdżając w 20 trochę było zamieszania. No pojechaliśmy do Vaterlandu ich samochodami z Polski. Jest to pierwsza impreza tak naprawdę zagraniczna Porsche Classic, ale to ja myślę, że tu jesteśmy w tak transgranicznym układzie, że ja powiem szczerze,
Jak jestem w Świnoujściu od 10 lat, przyjeżdżam, bo jestem tutaj też rezydentem, mimo że mieszkam w drugim końcu Polski, to ja się czuję obojętnie w którym miejscu, po prostu jak u siebie. I dzisiaj wszyscy ludzie mieli okazję zobaczyć, poznać Świnoujście, Uznam i myślę, że gro ludzi bardzo chętnie wróci. Panie Michale, właśnie. Jutro kończycie przejazd ulicami miasta Świnoujścia. Trasa wiedzie gdzie dalej? Jutro tak naprawdę o 14.30 zostajemy wytransportowani na drugą stronę. Czyli zaliczycie promy jeszcze? Tak, tak, tak. Bilikiem jutro, więc to będzie też atrakcja, no bo wiadomo, mieszkańcy Świnoujścia tylko, więc tutaj Bielik. Aczkolwiek Bielik jest, on jest bardziej przyjazny dla naszych aut, bo nasze auta są niskie, więc jakby na Karsibory, jak przyjeżdżaliśmy wczoraj, to dosyć ciężko nam się wjeżdżało, więc tam dużo gimnastyki było, żeby na ten Karsibór się dostać. Ale za chwilę będzie tunel, więc już w ogóle nie będzie żadnego problemu. Więc Bielik na pewno będzie ostatnią atrakcją w Świnoujściu, ale w zachodniopomorskim jesteśmy od czwartku. Mieliśmy taką jeszcze też część nieoficjalną wcześniej. Czwartek wieczorem przyjechaliśmy do Szczecina, w piątek byliśmy w Zajezdni Sztuki, potem byliśmy w winnicy Sydomi koło Stargardu Szczecińskiego, fenomenalne polskie wina, potem byliśmy w Młynie w Michał, teraz zapomniałem nazwy, to będzie wstyd, bardzo fajne miejsce też, koło Pęzina. Więc jakby zwiedzamy i staramy się jak najwięcej fajnych miejsc w Polsce zobaczyć i w okolicach. Czyli rozumiem, za kilka lat, o czym pan wspomniał, będzie tunel, będziemy mogli się zobaczyć ponownie na wyspie Uznam. Myślę, że to będzie doskonała okazja, bo nie możemy zawieźć innych regionów Polski, więc już plan jest na przyszły rok, na za dwa lata. Tak jak mówiłem, jeździmy w różne regiony, ale myślę, że jak już będzie tunel, to naprawdę wtedy wszyscy z przyjemnością jeszcze raz przyjedziemy całą grupą. Czego życzy się kierowcom prowadzącym takie auta pod tytułem Porsche? Myślę, że tak jak wszystkim, bezszkodowej jazdy. U nas jest to jeszcze ważniejsze, bo jeżeli samochód ma 27-30 lat, jest absolutnie bezwypadkowy, to my naprawdę płaczemy. Jak auto jest nowe, to jedziemy do mechanika, wymieniamy część, nie ma problemu. Natomiast to są zabytki. Część aut też jest na żółtych numerach, czyli na numerach zabytkowych i to już wymaga utrzymania w należytym stanie pojazdów. I to jest taka największa zmora i bolączka, więc ale jeździmy ostrożnie i staramy się patrzeć, mieć oczy naokoło głowy.